Wigry, wigry, wigry. Wigry, wigry, wigry. Skąd pomysł na tworzenie zabawnych parodii utworów takich jak Jason Derulo, Wiggle bądź Sarsa? Naucz mnie. Myślę, że jest to z życia wzięte, wiesz? Każdy w poniedziałek jak pomidorową. W niedzielę zawsze był rosół, babcia gotowała rosół. Duży gar, zawsze zostawał ten gar, więc w poniedziałek była zawsze pomidorowa i we wtorek i w środę. A w sobotę wigry? Nie, w czwartek była kalafiorowa, bo z pomidorowej jeszcze da się zrobić kalafiorową. Także coś takiego, no. Ale ogólnie z życia wzięte, to wszystko gdzieś tam się przewija, prawda? No dobrze, a jak zaczęła się wasza kariera na YouTubie? Wiesz co, to był przypadek. Dawno, dawno temu szliśmy przez las i był taki ogromny kamień. Podnieśliśmy ten kamień i tam była żaba. Żaba zamieniła się w księcia, który potrafił rapować. Ten rapujący książę... To nie spotkał... był książę Albanii? Nie. Spotkał na swojej drodze księżniczkę, która dała mu buziaka i ona też zamieniła się w drugiego takiego rapującego. No i tak powstał Letni Chamski Podryw. Jesteś tam jeszcze jak bez games? No siema, jestem Domofon. Jak zaczęła się wasza kariera na YouTube? Skąd pomysł akurat na wrzucanie takich filmów, a nie innych? Mój pomysł na kanał wziął się z tego, że po prostu oglądałem innych youtuberów i pomyślałem sobie, że może warto samemu spróbować. A kolega, co skłoniło do grania na domofonie? Lubię muzykę i przypadkowo się dowiedziałem, że jednak domofon wydaje różne dźwięki. Popatrzyłem, pobawiłem się, zobaczyłem, że jednak da się na tym zagrać i wrzuciłem to na YouTube'a. W ogóle, według ciebie, która piosenka zagrana na domofonie wyszła ci najlepiej? Mi się wydaje, że to jest Wiosna Vivaldiego albo Wind of Change Scorpionsów. To są dwie takie moje ulubione. Jakiej muzyki słuchacie? Czy macie jakąś taką muzykę, przy której odpoczywacie, bądź która daje wam kopa na cały dzień? Powiem ci, że jakoś tak specjalnie nie mam jakiegoś ulubionego typu muzyki. Po prostu słucham tego, co wpadnie w ucho. Nie mogę określić jakiegoś takiego ulubionego kawałka, ulubionego zespołu. Po prostu różne upodobania. Zależy, co w ucho wpadnie, jaki jest dzień, jaki jest nastrój. No ja głównie się kręcę obok takich rockowych klimatów, rock, metal. No disco polo czasami oczywiście na imprezach, to muzyka elektroniczna też. Co skłoniło cię do nagrania filmu pod tytułem Jak działa polski YouTube? Tam, gdzie troszkę oczerniałeś YouTube i powiedziałeś, no w sumie według mnie samą prawdę, no ale... Coraz więcej robi się takiego chłamu na tym YouTubie. YouTube robi się taką trochę telewizją teraz. Dzięki tylko znajomościom w zasadzie da się coś osiągnąć niestety. I to nie jeden właśnie, nawet większy YouTuber teraz o tym mówi. Po prostu zaczyna robić się coś, co nie podoba mi się i myślę, że warto o tym mówić, po prostu, żeby ludzi uświadamiać.